Cześć wszystkim! No po 7. Przeciąg zagrajmy w Baldur's Gate 3. Zmarnowałem jedną miksturę niewidzialności, ale myślę, że dzięki temu da nam się dużo bliżej do niego podejść. Przynajmniej jeżeli zrobimy to troszkę szybciej. Niewidzialność też ma swoje czasy. Dobra, tak już trochę lepiej. Dobra, miałem wziąć dla serduszka uciszenie, ale tego nie zrobiłem. Dobra, na pewno będziemy musieli się tutaj posłużyć jakimś crowd control. Żeby nas tutaj nie zergowali. Możemy już obrzucać fiolkami kwasu. Ale dobrze było, żeby lepiej się na tym. Możemy też rzucić swój tłuszczu. Że to nie byłaby zła opcja. Ale też chciałbym mieć błogosławieństwo od ciebie. Wall, will. Dobra, powiedzmy, że na razie się zatłuścimy, a później będziemy myśleć o innych rzeczach. Dobra, rzucę tłuszcz tutaj. Mam nadzieję, że nasz niedźwiadek nadal będzie miał. A, od razu się podpaliło. Okej. Nie jest coś, czego oczekiwałem, ale okej. A serduszko podejdź bliżej, bądź na froncie, nazwijmy to. Will. Możesz powtórzyć urok. Na razie chciałbym... Jak daleko jest niedźwiadek? Daleko jest niedźwiadek w turze. Na razie podejdź tutaj, mam nadzieję, że ich... Sprowokujesz trochę ataki z ich strony. Dobra, trzymam jeszcze ten czar, mamy. Możemy wrzucić jeszcze raz duchową broń. To całkiem nieźle działa. Myślę, że powinno ich łuczników zająć. Dobra. Okej, to im da jakiś buff. Dużo więcej ich przyszło do walki. Tak, chyba zaraz będą nas również z tyłu zajdą. Dobra, to jest dobry moment, żeby przywołać ogry. Zadmi. Okej, to będzie ciekawe. Zobaczcie, ile ludzi jest w tej walce. Dobra, z jakiegoś powodu to zakończyło moją turę. Gra musiała chyba wszystko przeliczyć na nowo. Okej. Dobra, z jakiegoś powodu nie masz punktów ruchu. Masz podpalenie, więc może nie używajmy póki co koncentracji. Skoro możliwe, żeby ci się to zaraz skończyło. Skocz tutaj. Okej.
i... Możesz kogoś ciachnąć? Hmm. 55, 65, 65 to twoja najlepsza opcja. Ognistym pociskiem. Dobra, spróbuj ciachnąć go. Dobra. Dobra, możesz za darmo powtórzyć urok na zręczność. A powinno może zmniejszyć jego KP. Nie, nie zmniejszyło, ale spróbuj go teraz zaciekać. A? Ogry umieją czarować. Gale. Jeszcze nie widzieliśmy, żeby on się ruszył, więc nie wiem, na co będzie go stać. Nadzieję, że ogry się zajmą naszymi tyłami i będziemy mogli się skupić tutaj na wszystkim. I skoczę tutaj z tego płomienia. Zostaje mi jeszcze jedna akcja. Fala gromu. Brzmi fajnie. Albo trzask. Nie da mi się chyba trójkę złapać w trzask. Poczekał, fajnie by było, gdyby się tutaj zebrali bardziej. Mogę rzucić rozpryskującą strzałę kwasową. Spróbujmy. Dobra. Gale. Może by było się zająć tymi czarownicami. Czy chcę marnować to twoje zaklęcia na tę czarownicę? Każdy zadaje 2 do 12, więc zużyję 2. Mam nadzieję, że to ją zabije. Dobra, momencik. Kogo tu jeszcze mamy? Całą masę przeciwników z tyłu, który mi się nie przejmuje. I tutaj mamy jeszcze przeciwników. Dobra. 2 na ciebie, mam nadzieję, że cię to zabije. Na kogo jeszcze? Powiedzmy, że na ciebie. Dobra, zabiło ją. Idealnie, to ja tego chciałem. I podejdź gdzieś tutaj.
Dobra. Zobaczmy, co nasze tyły teraz robią. Okej. Ty, dobrze by było, żebyś się zajął tą panią. Albo możesz tego pana zaatakować. 70% na 6 do 13. Jest duża szansa, że go zabijesz. Do tej pani tak nie dojdziesz. Więc zajmij się po prostu. Dokładnie. Teraz możesz podejść tutaj, ile jesteś w stanie. W następnej turze może nawet ją zaatakujesz. Dobra. Zobaczmy, co oni będą kombinowali. Mają kuszę. Oni tutaj podbiegli. Mam nadzieję, że ogry się wezmą w końcu do roboty. Sprint, dobrze. Przerwał mi urok. Na szczęście mogę jeszcze drugi rzucić, ale zmarnuje mi to komórkę. Dobra, biegajcie sobie. Wolę, żebyście biegali, niż żebyście atakowali. Dobra, niedźwiadek. 75%. Skocz tutaj. Zacznij się nim zajmować. Dobra. Kolejny urok na siłę na niego. Dobra. Tyle. Tutaj jest ich trochę sporo. Postaram się ich pousypiać. Mają mało punktów życia. Dobra, co do błogosławieństwa. Niedługo będziesz zaatakowana przez niego, więc może on ci przerwać. Nie jestem pewien, czy w tej turze będziemy dużo atakować. Aż przywołać sobowtóra tutaj. Może kogoś zwabi. Dobra. To tyle. Ładnie. Ogry mają czwarty poziom, mają sporo życia, ale nie są nieśmiertelne. Coś Gale'a sparaliżowało. Tamten gość, trzeba się go pozbyć. Dobra, czy możemy sfalować gromą ich? Tak. Dobra.
Przyłącz się na walkę wręcz. Ulecz się. I to tyle, co możesz zrobić. Szkoda, że Gale'a sparaliżowali. Okej, ogry będą miały tutaj ciężką przeprawę, ale to ich problem. Ryzykujemy atak okazyjny, ale wolę to niż... możesz go... oszołomić. Dobra, po gościu. To nam odparaliżowało Gale'a. Szkoda, że stracił przez to turę. Ale dobra. Możesz wrócić tutaj. Związać tego gościa. Dobra. Okej, zostałem ciężko ranny. Okej, nie wiem, co on kombinuje. Długo nie pożyje w ten sposób. Skupił się na sobowtórze. Świetnie. Dobra, niedźwiadku, ty chyba nie zrobisz nic, żeby mi pomóc. Dror prawie nie żyje. Za możliwe, że niedźwiadek go za chwilę zaciuka. Powodzenia. Dobra. Ulecz się. Możesz mnie uleczyć? Myślałem się, że nie, ale zobaczmy. Nie, dobra. Ktoś spadł do pająków jeszcze dodatkowo. Jakiś goblin. Dobra. Serduszko. Ulecz mnie. Ups. Wiedziałem, że musisz podejść, nie zauważyłem. Mało punktów ruchu. Hej. Możesz przynajmniej we mnie rzucić potką. Serduszko, serduszko. Dziękuję. Will. Zajmij się tym gościem. A? Goblinami się za bardzo już nie przejmują. Nie wiem, dlaczego oni się teraz dołączyli do tej walki. A na pewno to trochę zdenerwuje nas. Dobra, działajmy dalej. Na mnie potka. Dobra, i zużyłeś akcję, żeby wstać. Cofnij się tutaj. Ty
Ty... Gale... Dobra. Ściągnij tego gościa. I nie krytyczne. Oślepienie. Dobra. Powoli ciachaj tego gościa. Oczywiście we mnie. Ogry nie dają sobie najlepiej rady. A może jednak dają. Tamten jest otoczony, ma trochę problemów, ale póki co jeszcze żyje. No, Co my tutaj chcemy zrobić? Chcemy pozabijać jak najwięcej, żeby nie byli w stanie nas... Znaczy mnie, do mnie strzelać. Okej. Czy te pająki są w stanie do nas dojść? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Czy jesteś w stanie go zlikwidować? Może? Prawie. Serduszko. Możesz w końcu mnie uleczyć. Dziękuję. Podejść tutaj. Bruda. Działa dalej. Okej. Pająk tylko stoi tutaj i nic nie robi. Gdy się pozbędziemy goblinów, to zaczniemy do nich strzelać. Dobra. Ty jesteś tutaj, już się ruszyłeś. Jestem w stanie kogoś zlikwidować, kto się za chwilę ruszy. Ciebie, strzelecami. Dobra, powodzenia. A podleć się jeszcze. Przydać się. Gail za to. Jesteś w stanie ich... Jeden dla ciebie. Jeden dla ciebie. Jeden dla ciebie. Pięknie, Gail. Na ciebie można liczyć. Fajnie, że sprintują do własnej śmierci, koło tego oświeconego. Ty baw się dalej z nim. Gdzie ty biegniesz? Czy nie biegną do pająków? Nie, tutaj są jeszcze gobliny, okej. Dobra, tych pająków nie będę ruszał. Znaczy, będę do nich strzelał na dystans. Nie będę do nich się rzucał.
wręcz. Pytanie. Dobra, niedźwiadku, podejdź tutaj. Ile możesz? O, jesteś w stanie go nawet zaatakować, fajnie. I teraz... zastanawiam się, możemy na naszym ogrom pozwolić się bawić z goblinami? My możemy próbować strzelać do tych pająków. Dobra, nie możesz już rzucać klątw. Ale niezwykłe uderzenie jak najbardziej możesz. Mamy dużo opcji, żeby do nich strzelać. Nawet jeżeli nam starczy ruchu, to powinniśmy robić małe... A moment, tu jest jakaś pajęczyna. Ciekawe, że nie możemy wejść po niej do nas. Dobra. Podejdź tak blisko jak możesz. Nie masz linii strzału do niego, dobra. Schowaj się. Okej, to nie było miłe. Gdzie się podziałeś? Tutaj jesteś. Możemy na ciebie rzucić trzask. Dobra, zróbmy tak. Dobra, i teraz się chowaj. Gale. Zwiększą olbrzymi pająk. Czy tamten jest mniejszy? Tamten jest mniejszy. Dobra, zużyję na niego nasze ostatnie czary. A potem pójdziemy pomóc ogrom z goblinami. Mam nadzieję, że sobie same dadzą radę. Duchowa broń, pozostałe tury 5. Długo mi się skończy. Mało zasobów, szybkość ruchu. Dobra, podejdź tutaj. Potem pokombinujemy z tobą, co możemy zrobić. Okej, oświecony prawie zginął. Kopnął goblina w dół. Fajnie to wyszło. Zobaczymy, czy ktoś będzie mógł coś zrobić z tym oświeconym, czy on zginie, czy nie. Dobra. Niedźwiadek powoli się przejdzie, bo nic tutaj więcej nie ma do zrobienia. O, mniejszy pajączek przyszedł pomóc. Chyba będzie się z nami bawił w kotka i myszkę. Will. Cel znajduje się za daleko. Dobra. Okej, to nie było najlepsze podejście. Dobra. Na razie mam rzucić ochronę przed orężem. Dobra, nie będę cię leczył, bo mam nadzieję, że przeżyjesz to. Święty płomień 50%, pocisk 55%. Okej, oczekiwałem więcej. Serduszko.
Dobra. Świecony działaj. Mm. 60% całkiem nieźle. Ognia. Ładnie. Teraz Gale. Powinieneś być w stanie go dobić. Jeżeli trafisz ognistym pociskiem. Twoje ogniste pociski nigdy nie zadają jeden punkt obrażeń, więc giń. Dobra. I teraz się wycofaj. Jeszcze pomyślimy, co z tamtym da się zrobić. Dobra. Ty mógłbyś pewnie zlecieć na dół, co? Mało punktów ruchu. Dobra. Idź w tamtym kierunku. Pewnie raczej już nie zdążysz nic zrobić, ale... Okej. Okay. Zrobiłeś swoją robotę w tej walce. Oj, po świętym. Czy jaką to miał na imię? Ty się wyżywasz na niewinnych goblinach w klatce, okej. Okay. Możesz powoli do nich iść, niedźwiadku. Możesz też powoli się leczyć. Ślepota, okej. Okay. Czy mimo ślepoty jest w stanie coś zrobić? Chyba nie. Nieziemskie uderzenie z jakiegoś powodu mówią, że cel jest za daleko. Zasięg i atak czarów ograniczonych do 3 metry. Okay, gdybyś nie był ślepy, to byłbyś w stanie coś zrobić, ale ponieważ jesteś, to nie jesteś. Więc... Wycofaj się. Może ktoś inny będzie w stanie coś zrobić. Na przykład ja. 5%. Ładnie. Mhm. Ładnie. Czy chcemy marnować nad ciebie ostatni czar? Może nie. Korzystajmy, co możemy. I schowajmy się. Dobra. Goblinami nadal się nie przejmuję. Nadal myślę, że ogry powinny sobie z nimi dać radę. Bardziej, że już mało ich zostało. Dobra. Frank też już obrywa. Ale Chok idzie mu z pomocą. Się za nas powoli biorą. Ty nie masz żadnej szarży. Nie chcę się kryć. Ech, kurczę, chciałem zrobić sprint. Dobra, trudno. Tura zmarnowana. Okej. Więcej nic nie zrobisz. Nadal narzucić na siebie ochronę przed orężem. Gale. Ognia. Cześć, ładnie.
I możesz się wycofać z grubsza, tak? Dobra, serduszko, ognia. Pięknie, dobra. Pająk z głowy. Możesz wyskoczyć z tego. Dobra. Zostaje ci jeszcze główna akcja. Ale niewiele z nią zrobisz. Możemy unieruchomić tego gościa? Nie, za daleko jest, dobra. Powoli będziemy iść w ich kierunku. Turu. Czok, idziesz pomóc bratu, czy raczej koledze. A, sam do nas podszedłeś. Ty wierny. Dobra, kogo my tu jeszcze mamy? Poziomowo. Oprawca kolec, on ginie, on jest na najwyższym poziomie. Dobra. Zużyjemy wielokrotny atak na ciebie. Jesteś jeden z... Tra? O to nam chodziło. Jeden z poważniejszych zagrożeń w tej bitwie, który pozostał. Dobra, leczonko. Fajnie nawet ten druid. Dobra, kto jest z przodu? Ja jestem z przodu. Czy jestem w stanie coś tu zrobić? Nie. W razie sprint. Podejdę mniej więcej tutaj. Mam nadzieję, że nie skupię kolejnych ataków na siebie. Will, również sprint. Biegnij tak daleko, jak tylko możesz. Przy okazji dostaniesz troszkę leczenia. Dobra, ty masz jeszcze główną akcję. Nadal jesteś chyba oślepiony. Nie, nie masz głównej akcji, bo zużyłeś ją na sprint. Dobra, koniec tury. Gale. Czy tutaj jesteś w stanie coś zrobić? Nie. W takim razie sprint. I ty, serduszko, również sprint. Frank nie wygląda najlepiej. Ale taka była jego rola w tym wszystkim. Dobra. Już tylko ich dwóch zostało. I zaciukasz tą tropicielkę. Byłoby fajnie, ale ci się nie udało. No cóż, to tyle. Dobra. Czy jesteś w stanie ostrzelić? Nie. Dobra. Idź z tej strony w takim razie. Możesz podejść bliżej. Chyba tak zrobię. Stawiam się na ich ataki, ale
Nie powinno być ich już ich zbyt dużo. Dobra. Użyj również sprintu i skoku. Nie chciałem, żebyś wszedł na kwas, ale trudno. Dobra. Powinieneś być w stanie z grubsza się nią zająć w najbliższym czasie. Czy co chyba? Będziemy się pakować z tej strony. Aż tam nie ma kwasu. Dobra, mogło teraz coś nam brzydkiego wrzucić, ale zobaczymy. A! Frank nie żyje. Cóż. Ryzykujemy powalenie, ale cóż. Momencik, czy jesteś w stanie tutaj przeskoczyć do niej? Nie. Dobra, spróbuj tutaj skoczyć. Następnej turze do niej podejdziesz. A zapomniałem o tobie, okej, okay, sorry. Dobra. Bo... A musimy podejść aż tak blisko do niej. Okej. Mam nadzieję, że niedźwiadek będzie miał miejsce nadal. Tropicielka 65%. Jesteś w stanie ją zaciukać? Dobra, super. Dzięki. Resztę mam nadzieję, że po prostu będziemy mieli linię strzału do niej. Masz nawet. Dobra. I magiczne pociski, czemu by nie? You actually did it. The leader's dead. Praise Sylvanas. No, that's not right. Praise you, my friend. The Grove owes you a debt beyond measure. Killing's never my first choice, but those three were too dangerous to leave alive. Wywiązałem się ze swojej części mowy. Opowiedz mi o wieżach wschodzącego księżyca. Let's get out of this pit, firstly. Return to the Grove. I'll make my own way there. I can see to some matters there. And we can discuss what comes next amidst more bucolic surroundings than here. To była walka i pół. Ogrowie na pewno się przydali. Bez nich nie widzę opcji, jak udałoby nam się to pokonać. Było ich trochę za dużo. Ze wszystkich stron nas atakowali. Więc dzięki temu, że byli w stanie oni przytrzymać ten tył, my mogliśmy się skupić na bardziej ważnych celach. Jak to wygląda nasze ekspy? Nadal nam dużo potrzebuje. My do awansu? Dobra. Może jak wrócimy do...
że jak wrócimy do obozu, to może dostaniemy jakieś doświadczenia za to. Wypaczona opaska intelektu zwiększa poziom inteligencji użytkownika do 17. Wezmę sobie. Czasami inteligencja przydaje się w rzutach na jak to się nazywa? Na badanie, czy... No, wiecie, o co mi chodzi. Triumfy i pregnacje grudy oświęconego. Niezbyt ich dużo było. Dobra. Może nie będę ich wszystkich grabił na wizji. Trudno tak po prostu przejść obok nieograbionych zwłok. Tym bardziej nas... Najbardziej nas oczywiście interesuje przywódca. Zaraz na niego spojrzymy. Klucz do klatki. Nie wiem do której, ale okej. Bomba z propchu dymnego, fajne. Topór dwuręczny trzymaj. Ciekawe, czy tamci handlarze, co byli wcześniej, się na nas obrażą. Czy tylko gobliny na nas się rzuciły. Próba wiary. Zaklęta broń plus jeden. Zobaczymy. Serduszko, swój rozmawiania z umarłymi. Złoto, klucz. Onyx. Pasożyt. Momencik. Serduszko. Czy ty znasz się na młotach? Nie znasz się na młotach. Broń plus jeden. Fajne obrażenia. Fajna broń. Szkoda, że nie mamy żadnego wojownika, który mógłby się nią posługiwać. Pasy podróżne. Zbroi nie potrzebujemy. Duszka, jak tam twoja waga? Ach, jeszcze sporo możesz wziąć.